po drugiej stronie słuchawki jest Janusz Kołodziej. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Naszego leszczyńskiego byka, bo przecież Janusz będzie reprezentował barwy Fogo Unii Leszno także w przyszłym roku. Wczoraj podpisał umowę, podpisał kontrakt, o tym już mówiliśmy w naszych serwisach od wczoraj. Janusz, trzeba przyznać, że zyskałeś sobie sympatię leszczyńskich kibiców, bo rozmaitych pozytywnych wpisów pod informacją o twoim pozostaniu w Lesznie jest sporo. Spodziewałeś się takiej reakcji? Kurczę, nigdy nic nie wiadomo w życiu, co się wydarzy i też nie do końca mam wpływ na reakcję ludzi, kibiców i wszystkich dookoła, ale też się bardzo cieszę, że jeśli tak jest, no to bardzo się cieszę i też się cieszę z tego, że mogę w przyszłym roku jeździć razem z drużyną i walczyć o punkty, no bo wiadomo, że w sporcie o to chodzi. I oczywiście ze spokojniejszą głową podejść do tych dwóch najważniejszych spotkań sezonu, do walki o złoto i miejmy nadzieję przejść do historii jako członek drużyny, która 4 razy z rzędu zdobyła złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Tak, oczywiście. To jest fajna sprawa, że cały czas walczymy o wysokie lokaty, o to, żeby być jak najlepszym. Po prostu cały czas mamy jasno wyznaczone cele, więc świetna sprawa. Teraz mogę też przy okazji spać spokojnie, bo wiadomo, że po tych meczach będziemy mieli więcej czasu na przemyślenie, na przygotowanie się do nowego sezonu, a póki co oczywiście przygotowujemy się jak tylko najlepiej potrafimy do zawodów, do Gorzowa i później u siebie. No właśnie, Janusz, jak wyglądają te przygotowania, bo tak dostępu do spotkania oko w oko nie mamy takiej możliwości z racji koronawirusa, stąd też ta nasza rozmowa przez telefon. Jak wyglądają te ostatnie przygotowania drużyny Fogo Unii Leszno? Kiedy były treningi, kiedy jeszcze zaplanowano trening? No na pewno bardzo intensywnie. Wczoraj trenowaliśmy o takiej porze podobnej do zawodów. Dzisiaj będziemy mieć powtórkę z rozrywki, czyli tak naprawdę bardzo podobnie. Ja mogłem sprawdzić wczoraj 3 silniki najlepsze, jakie posiadam. Dzisiaj po prostu zmieniam też jeszcze 1 czy 2 silniki, chyba jeden, tak. Zmieniamy, żeby jeszcze przetestować, bo dostałem wczoraj silnik nowy, świeży, zupełnie nowy, więc też pokładam w nim wysokie nadzieje. Też parę zmian w moim sprzęcie jest na te najbliższe spotkania. Wydaje mi się, że gorzej być nie może, więc tylko na plus, więc no, trenujemy, jeszcze przygotowujemy się jak najlepiej potrafimy i myślimy pozytywnie, jak najbardziej się da. Janusz, czy oglądałeś to spotkanie rewanżowe pomiędzy Gorzowską Stalą a Spartą Wrocław? To na tym, umówmy się, bardzo trudnym torze. I co sobie pomyślałeś? Nie chciałbym na takim torze jeździć? Mam nadzieję, że ten tor będzie inny? Szczerze mówiąc, w momencie, jak były zawody, to byłem w drodze do Leszna i przycinało mi dość mocno, więc jak dojechałem do Leszna, włączyłem sobie jakby powtórkę, ale chyba po 2 pierwszych biegach po prostu to wyłączyłem, bo doszedłem do wniosku, że nie wiem, nie ma się chyba to denerwować, po prostu dochodzę do wniosku, że najlepiej jest siąść na motocykl, przygotować się po swojemu, też na wymagającym torze, a nie myśleć o tym za dużo, bo czasami potrafi się coś, może nie przekombinować, tylko po prostu za bardzo człowiek się już zacznie stresować, gdzieś tam przejmować, a co do tych zawodów jest jeszcze trochę czasu, trzeba po prostu dobrze się przygotować, jak najlepiej się potrafi, a może będzie zupełnie inaczej jak w tamtych zawodach, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ten tor będzie wyglądał zupełnie inaczej, a jak ty tak czujesz się na tym gorzowskim torze, zakładając, że będzie normalna, regulaminowa nawierzchnia? Nie ukrywam, że w Gorzowie różnie mi zawsze szło, bo miałem takie dni, że ten tor mi świetnie pasował, świetnie się na nim czułem i dobrze mi szło, natomiast były też takie dni, na których zupełnie nie potrafiłem się odnaleźć. Oczywiście skupiam się tylko na tym, żeby było jak najlepiej w Gorzowie tym razem, żeby się jak najlepiej przygotować i tam pojechać naprawdę totalnie dobrze.
A my, Janusz, oczywiście zapraszamy też kibiców na Stadion Smoczyka w niedzielę o godzinie 19.15. Rewanż. Bilety są jeszcze do nabycia. Droga dystrybucji tych biletów taka sama jak w części zasadniczej. Zapraszamy wspólnie na stadion. Tak, oczywiście zapraszamy jak najbardziej i nas będzie więcej w takim dniu i w takich okolicznościach, tym bardziej wywalczymy razem to zwycięstwo, więc bardzo gorąco wszystkich zapraszam. Radio